Witam. Znowu tu stajemy. Znowu przy dropie Zachy i Maggeistra. Tym razem, powiedzcie mi kochani, bo jestem znowu z wami na kanale. W ogóle witam was serdecznie. Witamy z Magistrem Ciepło. Z Magistrem na pewno. Ile mogę przewalić diaksów, żeby starczyło dla innych użytkowników masakry? A ty coś tam jeszcze... Jest puste przecież. Jak puste? Co puste? Coś ci wypadło? No. To nie wiem, z czyjego to dropa. Ej, mówisz, że jest, patrz, nawet mam rzuty. Ja tam zostawiłem diaksy. Mówisz, że jest drop. Poczekaj. No to było za basie, chyba zostało trochę za... O nie, o nie. Poczekaj. Dobra. Daj mi pomyśleć. Pośpieszyłem się. Nie, to był twój drop. Korzystaj. Tak? Tak. Aha. O, otwarte jest. Poczekaj, bo się losuje jeszcze. Dopiero jak będzie... Aha, czyli się pospieszyłem za bardzo. Boże, zobaczcie jakie emocje. Zobaczcie, widzę jakie emocje, po prostu... Najlepsze są w ogóle te dropy, powiem szczerze. Ale już mam... O! Już mam mityczny na start. I co, teraz jest gotowe? Tak. Dobra, to zaczynamy. Po trzy. Raz, dwa, trzy. Niestety nie ma czarnego. Siema Jasiu, będziesz coś kopał? O, jest czarny, mam czarny, patrz. Raz. Paciol, ty nie wykupuj wszystkich. Mam czarny, kupiłem za 10 diaksów. W sensie ile? Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... No nie za 10. No nie, za 10 równe. Jak mam jego blok diaksów? Jasiu, ja mam twój? Proszę, Jasiu. Niechcący, bo wypadł blok diaksów. Dobra, jest Sysia i Jasiu i będą swoje otwierać. Okej, okay, to w tym czasie jak oni sobie otwierają, to ja sobie otworzę biały. I mamy szmaragdy. Ale ty, mniej niż ostatnio. Czy ja sobie zostawię na razie tego białego. Dobra, białe w ogóle możemy tak sobie tu posegregować. Czarny od razu zostawiamy tutaj ze złotym. Czerwone dajemy tutaj. Więc... Czy ja mam czerwony swój? Nie, nie wziąłem znowu swojego. Kurczę, ja chciałem wykupić wszystkie. Znaczy, to jest publiczny drop, nie na odcinkowy. Przecież pisałem wyraźnie. Tak? Tak. Czekaj, już szukam. Odpalam maszynę losującą, jak na spodzie się pojawią pierwsze dwie osoby. Tak, wszystko jest gotowe. Uwaga, spalamy kolejny wszystko. Drop w puli kilkadziesiąt lootboxów. Proszę nie kupować wszystkich. Na odcinkowe dropy proszę pisać na DC. Masz rację, nie przeczytałem, bardzo cię przepraszam. Masz tutaj blok diaksów za w nagrodę. Za... Ja poproszę czarny blok tych. Ty, ale ja tylko... Ja ci mogę oddać ten blok diaksów, ty weź czarny. Ja tylko 10 wziąłem. Ja tylko 10 wziąłem, już nie będę więcej kupował. Ej, nie przeczytałem. Boże. Dobra, tak, zrobię... Będzie ban chyba na lootbox. Zrobię z tego czarnego jakiś prezent. Boże, od razu poleciałem jak taki sknera typowy. Ale zrobimy jakiś prezent z tego czarnego. Zobaczymy, co tam jest. Zaraz cię przyniosę. Ja idę zobaczyć, co tam ja się wydropił. Dobra. O nie, widzowie kochani, ale zepsułem. To nie miał być odcinkowy drop, a ja zrobiłem z tego odcinek. Masakra. Okej, okay, otwórzmy sobie białe. Im to zaraz zaniesiemy. Kurczę. Bo oni przygotowali dropa, wiecie, dla ludzi, dla zabawy, a ja to trochę zwaliłem. Okej, okay, blok szmaragdów, łuk i miecz. O, skórzane spodnie barwione, czyli mamy barwione rzeczy. Blok szmaragdów, odporność na ogień mod 4 i mamy blok szmaragdów. Okej, okay. Szmaragdy jak najbardziej cenię. Czekajcie, zostawię to sobie, wszystko mi się teraz przyda. Chłopaki, ostatnio mówiłem chłopakom, że przepraszam, że im nie zostawiłem tych rzeczy, co ostatnio nie zużyłem, ale oni powiedzieli, że czemu nas przepraszasz, po co nam te rzeczy w sumie? Ja mówię, jak to po co? No przecież do lootboxów.
No ale jak damy te same lootboxy, to przecież nie będziemy mieli... w sensie nie będzie w ogóle losowości, nie? Dobra, dajemy czerwone. Zobaczymy, co jest w czerwonych. Okej, okay. Blok szmaragdów, mikstura. Wydajność pod wodą, ochrona 4. O, czyli fajny. Wydajność 2,2 dotyk. Czyli tutaj fajne kilofy już można. O, 3 diaksy, spoko. Mikstura leczenia, ciasto, ciernie. W sumie wydałem 9 diaksów na to. Ochrona 3, naprawa, ochrona 4, niezniszczalność, wydajność 5, super, blok szmaragdów. Czyli to są czerwone. Czekajcie, ja sobie te czerwone już zostawię tutaj. I zostawię sobie itemki. Itemki zostawię. Czekajcie. O, gdzie ja mogę itemki zostawić? Tutaj. O, te itemki zostawiamy. To. Okej, okay. To dajemy tutaj i to dajemy... Nie tutaj, Boże, co ja daję? Tutaj i tutaj. Czyli dzisiaj nie przewalimy sobie za dużo, że tak powiem, dolarów na lootboxach. Okej, okay. Dajmy złoty. I teraz tak, mamy 3 bloki diaksów, wydałem 10, czyli już mi się zwróciły 3. Powolne opadanie 4, naprawa, ciasto, w ogóle nie wiem po co te ciasta. Natychmiastowe leczenie, wydajność 5, szczęście 2, niezniszczalność 3, okej. Okay. Płyta muzyczna, moja pierwsza. Co się robi z płytą muzyczną? Oh my god, musimy zaraz przetestować płytę muzyczną. I teraz czarny. Uwaga, chwila, na którą wszyscy czekali. Nederowa gwiazdka, czyli już mamy od razu... Boże, Biko kolejny. 3 bloki, czyli... Tylko straciłem 4 bloki. Serce oceanu, super. Naprawa, ochrona 4, ciernie 3, niezniszczalność 3. To w sumie lepsze... Lepsza zbroja chyba od mojej. 3 gąbki. Ja pierdziele. Jak to się mówi? Nie, to drugie. Była naprawa i nieskończoność. Okej. Okay. 3 złote jabłka i te buty na przykład. Głębinowie wydane 3, powolne opadanie 4, naprawa, ochrona 4, ciernie 2, niezniszczalność 3, czyli najlepsze buty jakie mam. Wydajność 5, szczęście 3, naprawa, niezniszczalność. Spoko. Naprawa, ochrona 5, ciernie 2, niezniszczalność 3. Boże, ukradłem czarny lootbox, ale źle mi z tym. Czekajcie, buty. Co tu mamy? Głębinowy wędrowiec 2, a tu mamy ile? 3. Okej, okay, zakładamy te buty od razu, bo one są z cierniami jeszcze, czyli lepsze buty. Dobra, weźmy te lootboxy, oddajmy im zanim się skapną. Idę ich przeprosić, naprawdę. O kurczę, ale zepsułem. Ej, mam nadzieję, że oni mnie nie zabiją. Dobra, płytę szybko. Nederowa gwiazdka jest tutaj schowana. Płytę schowajmy. Nie wiem po co te zaklęte butelki są, ale okej, okay, zostawmy je na razie. Gąbki jeszcze tutaj dam. Gąbki mam? Mam, ale mokre. Okej, okay, to dajmy te suche obok. 5 gąbek. O, fajnie, będzie czyszczenie pod spodem. Co napisał Zacha? Jeśli masz mało miejsca w EQ... Tak, chciałbym. Zapraszam do mnie... Aha, dobra, nieważne. Zostawmy sobie te rzeczy. Je potem będziemy sobie segregować. Tu kilofy, Jezus, ale super rzeczy. Ej, ale bardzo się źle z tym czuję, że tak zrobiłem. Naprawdę, bardzo źle. Jeszcze ja tak poleciałem szybko. Zostawiłem moje itemki. Ajajaj, muszę chłopaków przeprosić. Dobra, i tu mamy gorszą chyba zbroję jeszcze, zobaczymy, poczekajcie. Tu była zbroja. Naprawa, ochrona 4, ciernie 3, niezniszczalność 3. A tu mamy... Ojej, bierzemy tą zbroję od razu. Bo tu mamy ciernie na tej zbroi. Więc bierzemy sobie tą zbroję, tę zbroję. To zostawiamy. Bloki diaksów. Wydałem 4 bloki diaksów, żeby zyskać takie itemki. To jest hit dosłownie. Ja mam takie szczęście w tych lootboxach, że to jest hit. Ale i tak muszę chłopaków przeprosić. I naprawić sobie kill off. Jezu, czemu mam tyle kill off? Aha, bo ten kill off jest do zostawienia. Ten kill off jest do zostawienia. Ten jest do zostawienia. A ten jest idealny chyba, nie. Ten jest idealny. No, ja cięż nie wierzę. Dobra, mam szczęście do lootboxów, ale niestety no trochę oszukałem tym razem i muszę wszystkich za to bardzo serdecznie przeprosić, dlatego zrobimy komuś prezent z tych lootboxów, co wylosowałem i mam nadzieję, że zrobię prezent Beacon, ale to na następnym odcinku zrobimy prezent dla najbardziej poszkodowanej osoby na całym serwerze. Możecie się domyślić, kto to jest? Dajcie znać w komentarzach. Zrobimy w następnym odcinku, a ja teraz wracam do chłopaków. No i co z tym czarnym kradzionym nielegalnie? Ej, muszę was przeprosić serdecznie wszystkich, bo no, zrobiłem źle. Oddaję boksy. Czarny oddaję, złoty oddaję. Puste! Ej, dostałem płytę muzyczną. Niemożliwe. Czy płyta muzyczna jest rzadka na tym serwerze? Bo szczerze to jeszcze nie widziałem tutaj. Ja też bym ją chciał dostać w legendarnym czarnym lootboxie. Ona nie była w czarnym, ona była w złotym akurat. Jezus, przepraszam, nie doczytałem tego u góry. Wybaczysz mi? Co tam miałeś w tym czarnym? W czarnym miałem gwiazdkę,
złotą zbroję, 3... W ogóle wydałem 10 bloków diaksów, a dostałem 6 od ciebie. I 3 diaksy. 6 bloków i 3 diaksy, więc totalnie się opłacało. Zaklęte butelki, nie wiem po co są. Wiesz może? Ty wiesz na pewno. Oczywiście. Po co są zaklęte butelki, proszę powiedz. Daj jedną. A nie wziąłem ze sobą, zostawiłem. Przylecę zaraz. Chyba, że tu mam. Nie mam. Płyta muzyczna Melochi C418, masakra. Gąbki jeszcze 3 dostałem od ciebie w ogóle. O kurde. Dobra, lecę po tą butelkę. Nie, to idę sam, ci zademonstruję. Dobra. Masakra. Ej, naprawdę, jest mi teraz tak głupio, że ja podbiłem po to lootbox od razu. Ale następnym razem już nie podbiję. Dobra, jesteśmy w magazynie. Właściwie ja jestem. O, tutaj mam. Szyngarnia, gdzie ty masz magazyn? Tutaj obok wejścia dosłownie. O, tu gdzie jest zakaz wstępu, ale możesz wejść. Uwaga, patrz, magia. I to tyle? No, chyba dostałeś. Aha. To nieźle. Aha, to są te z expem! To ja pamiętam. Ej, czekaj, ja muszę zobaczyć, czy moja farma żelaza działa. Możesz mi zobaczyć, pomóc z farmą żelaza? Gdzie ty jesteś? Na dole. A nie, tu na górze. Dobra, ho. Tutaj na chwilę trzeba iść ze mną. I formalnie... Kurczę, gdzie ty ją masz? Że poszedłem. Na samej górze. Tam, gdzie wagoniki prowadzą. No, nie działa. Co jest nie tak? Ona działała, wiesz? Nagle nie działa. Może masz ją za wysoko, po prostu się czank nie ładuje. Patrz, chodzi o to, że wieśniaki po chwili, one w ogóle nie chcą patrzeć na tego zombiaka. I nie czaję dlaczego. To tak jakby ten zombiak w ogóle nie był zachwycony tymi wieśniakami, a wieśniaki na odwrót, nie? Czy ty masz jakiś plan na to? Tak, weź TNT. Nie no, bez TNT. Ej, to jest tak świetnie zrobione. To działało w ogóle, 3 staki żelaza dostałem z tego i nagle przestało działać znowu. I to przestało tak po prostu tak, o. Tak bez żadnej w ogóle, nie wiem. Żadnego ostrzeżenia. A czy wieśniaki w wodzie stoją? Tak. A powinny? Tak. No to coś popsuje. O nie. Muszę im zabrać tą wodę? O, ja im zabiorę tą wodę. Masz rację. Bo one jak się stakują, to może jest coś nie tak. Wiaderko mam? Nie mam. Wiaderko mam? Nie mam, ale mam emeraldy. O, pokciam. Dobra, weźmy tą wodę od wiśniaczków. O Jezus. Oj, emeraldy tu, wiaderko puste muszę wziąć. Trochę tego. Tego i lecimy do wiśniaków zobaczyć, czy to działa. Tak? Tak? Aha, nie mogę tego zebrać. Nie, to musi być woda jednak. Nareszcie ten głupi, pierdzielony szajs działa. Zarąbiście. Jest. Dobra, ja stąd spadam, zanim one coś zrobią sobie. Ej, dobra, nie wiem, co z tym zrobić. Więc jakbyście mogli dać znać w komentarzach, co z tym jest nie tak. Bo to jest tylko taka pojedyncza farma. I no co, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia, pozdrówcie Zachę i Magajstra. Magajster, papa. Nie. Czemu jak z nimi nagrywam odcinek, zawsze to się nie żegna. Cześć, Zacha. Luwina, wina. Nie dokończajmy. No, to na razie.